Od 3 lat przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku działa koło literackie, które tworzy 9 słuchaczy, miłośników poezji, uczestniczących w zajęciach organizowanych co 2 tygodnie. Ostatnio kilka spotkań poświęconych było polskiemu poecie Juliuszowi Słowackiemu. Zwieńczeniem i podsumowaniem owocnej pracy koła literackiego okazał się specjalny, ponadprogramowy wykład z prezentacją multimedialną. Właściwie to mamy 3 powody, żeby spotkać się dzisiaj, mimo że poza planem. Pierwszy to wczoraj był Dzień Poezji, ogólnopolski Dzień Poezji. Drugi powód to zaraz będzie pokazana data, to jest 5 kwietnia 1849 roku był pogrzeb Słowackiego, a to był Wielki Czwartek. W tym roku też jest dokładnie. Wielki Czwartek, dokładnie, prawda? Bożenka znalazła właśnie to powielanie się dat, również w Wielki Wtorek śmierć, prawda? I to był ten drugi powód, no a trzeci, no to chciałyśmy pokazać, że my nie przychodzimy sobie tylko od tak, ale rzeczywiście coś na tych spotkaniach robimy i pracujemy, przypominamy sobie. Na spotkanie przygotowana została prezentacja ukazująca w skrócie życie i twórczość Juliusza Słowackiego, do której wykorzystano między innymi archiwalne dokumenty i fotografie. 3 prezentacje na to poszczególne, poprzedzające dzisiejszy dzień spotkania naszej grupy, zrobiłam 1 prezentację ujmującą całe życie Słowackiego, czyli te 40 jego lat. Od Krzemieńca poprzez Wilno, Warszawę, potem Drezno, potem Paryż, Londyn, znowu Paryż, podróż na wschód i powrót do Szwajcarii. I potem powrót do Paryża i ostatnie lata w Paryżu z ludzi związanych, a mianowicie uczestnictwo Słowackiego w pogrzebach, piękny wiersz z tej okazji powstał o pogrzebie kapitana Meissnera. No co tam jeszcze? A udało mi się znaleźć prezentację z utworem, z muzyką Grechuty. Tak, do wiersza Słowackiego, niechaj mnie Zośka o wiersza nie prosi, bo kiedy Zośka do ojczyzny wróci. Piękna prezentacja. Wiadomości z życia poety przeplatały się z recytacją jego utworów w wykonaniu uczestników zajęć koła literackiego. Będę prezentował kilka utworów, ale wydaje mi się, że najwspanialszy z tego dla mnie w recytacji wydaje się Bienioski, fragment z Bienioskiego. Zresztą podzielam myśl, którą Bożenka wypowiedziała. Ale to jest tak, że tu nie można segregować. To są wszystko rzeczy traktujące o różnych rzeczach, o uczuciach, o ideach, o życiu. Każdy inny jest. O, wstyd wam, Litwini, jeśli gdy mi na grodzie odpocznie ptak zakrwawił, głos potomności obwili ten naród, gdzie czczą w narodzie krwią zardzewiałe korony. Wam się chylić przed obcymi, nam we własnych ufać siłach. Będziem żyć we własnej ziemi i we własnych spać mogiłach.